Będę się zajmował sprawami Podkarpacia, bo uważam, że poseł przede wszystkim powinien mieć kontakt bezpośredni z mieszkańcami i być dostępny dla mieszkańców, i to w takich momentach i w tych miejscach, gdzie łatwość jest nawiązania tego kontaktu bezpośredniego. I to, że jesteście tak liczni, że jesteście tak znakomitymi gośćmi, to jest, świadczy o tym również, że macie do mnie szacunek, bo ja takowy do was mam. I za to serdecznie dziękuję. I wiedzcie, że tutaj rozmawiałem z panią, powiedziałem, że musimy się wzajemnie szanować i wzajemnie sobie pomagać. I taka jest idea po prostu tego biura, żebym mógł być blisko was i wam pomóc. Rozmawiałem tam z panem również, już też zgłosił się na spotkanie. I tak to powinno wyglądać. Chciałbym być blisko i pomagać tyle, ile będę mógł wam pomóc. Obdarzam was zaufaniem, takim jak wy żeście mnie obdarzyli. Jest dwóch młodych ludzi, którzy mi pomagają. Marcin będzie tutaj w każdą sobotę od godziny 8 do 12. Jeżeli by się okazało, że ten dzień nie odpowiada wam. Wybraliśmy sobotę dlatego, że to jest dzień targowy u was. Często się zdarza tak, że przyjeżdżając, to przy okazji się wstępuje do biura. Jeżeli byście uważali, że dzień ten nie odpowiada, to zmienimy. W każdą sobotę jest Marcin. I on będzie umawiał was ze mną, jeżeli to będzie w sobotę, bo raz w miesiącu ja będę którąś sobotę i on będzie wiedział, w którą sobotę jestem tutaj. W sprawach pilnych dzwonicie do Wojtka, który jest dyrektorem biura w Tarnobrzegu i przyjmuje w Tarnobrzegu. Nawet może być tak, że w tym samym dniu czy z dnia na dzień. To o tym wiecie, wielu z was ma bezpośrednio do mnie kontakt, moje komórki, moją komórkę, numer komórkowy, także tu nie będzie żadnego problemu. Tak sobie to wyobrażamy. Myślę, że kolejne biura, które zobowiązałem się, w Grębowie się już odbywa remont. W Nowej Dębie jestem umówiony, też zostaną powołane. W Tarnobrzegu, przepraszam, w Baranowie rozmawiałem z moimi radnymi, sołtysami, mówili, że to śmieszne będzie, jak ty będziesz jeszcze otwierał biuro u siebie. Bo jesteś tak często na spotkaniach z nami i z sołtysami, i z radnymi, że jeszcze biuro, no to nie wiem. Zobaczę, jak zdecydujemy wspólnie, tak to będzie. To ja tyle, bo wiele nie ma co opowiadać. Dziękuję Darkowi przede wszystkim za to, że użyczył mi tego biura. Spiszemy jakąś umowę, myślę, że tak bardzo mnie nie... Słuchaj, jest z tobą. Konwencja dzisiejszego spotkania jest taka, że za chwilę pani rozda, kto nie ma jeszcze lampki, szampana, wniesiemy. To was za to, żeby to biuro spełniało swoją rolę. Żebyście się czuli tutaj dobrze i żebyście się czuli, że macie faktycznie swojego posła. Chciałbym za to wznieść toast. I potem jest jakiś tam poczęstunek. Proszę się poczęstować. Jestem do dyspozycji. Między sobą można też wymienić parę zdań. Są media, można też pewne rzeczy powiedzieć. Czego oczekujecie? Ja jestem człowiekiem takim, który cały czas czeka na wyzwania. To nie ja będę narzucał to, co powinienem tu robić dla Gorzyc. Tylko to wy i mieszkańcy powinni mi wskazywać, w jakich domenach powinienem pomagać Gorzycom i gminie. Dziękuję bardzo. Poproszę o to, żeby